Hejka, kochani, dzisiaj mamy taki wreszcie piękny, słoneczny dzień. Po kilku dniach deszczowych, zimnych, nieprzyjemnych wreszcie wyszło na słoneczko. Chociaż ja mówię wam, że jest fajnie ciepło, a idę w bluzie, z długim rękawem. Jeszcze tutaj zwisa moja kurtka, bo pół godziny temu jeszcze był taki dosyć chłodny wiatr. I wyszłam z domu, było mi zimno, a mam przed sobą prawie 3 km drogi. Kurtka by mi spadła. Więc miałam ubraną kurtkę, ale teraz już mi się zrobiło ciepło. Dzisiaj mam taki luźny dzień, bo rano byłam w laboratorium na pobraniu krwi, bo chciałam sobie zrobić taki i to się to nazywa hormon status, czyli o Jezu, chyba ojej, Boże, myślałam, że to jest jeż na ulicy, a to jest taka duża gruda ziemi. Już myślałam, że ktoś potrącił jeża. I słuchajcie. Aha, no i zrobiłam sobie te badania. Teraz idę na spokojnie do pracy, bo dzisiaj nie ma zawalonego dnia. Dzisiaj mam taki całkiem luźny dzień. I nie wiem, co mam powiedzieć. Urwało mi się myśl. Dzisiaj mieliśmy taki spokojny poranek, bo Grzesiu jeszcze jest na chorobowym i byłam na pobraniu krwi. Przyszłam do domu, zjedliśmy sobie razem śniadanie. To się bardzo rzadko zdarza. Także cieszyliśmy się tym wspólnym śniadankiem na balkonie. No i on poszedł na chwilę do pracy, bo on chodzi sobie tak godzinkę dziennie i ale nie pracuje, tylko tak jakby dozoruje, ponieważ tam przyjął nowych pracowników do kuchni. Miałem się kontrolować, czy wszystko jest w porządku. Musimy dawać wskazówki, bo jeszcze nie wszystko potrafią przygotować. Widzę, nadzoruje. Tą taką porę obiadową. No i później wraca sobie do domu. A ja dzisiaj będę w domu gdzieś dopiero po godzinie 17:30, tak mniej więcej. Dzisiaj będę robiła swoje paznokcie, bo już są w kiepskim stanie. Nawet jeden mi się złamał. No i później mam jeszcze klientkę po południu, więc dzisiaj taki dzień na luzie. I co wam? Chciałam wam coś opowiedzieć. Słuchajcie, coś się przytrafiło mojej koleżance, ale tu chyba wam opowiem, jak sobie usiądę, bo nie wiem, ile słyszycie. Mam włączone słuchawki, ale to jest straszny hałas. Jest taka pora, że bardzo samochody jeździ. No i wiatr jeszcze wieje, nie? Więc nie wiem, jaki jest dźwięk. To chyba jak sobie usiądę już w pracy, to do was pogadam. Dzień dobry, kochani. Weekend, pora zacząć. Już skończyłam ostatnią klientkę. Zaraz się będę zbierała do domu, ale muszę tutaj jeszcze troszkę posprzątać. I wczoraj wam nie zdążyłam opowiedzieć taki ten przypadek, który się wydarzył mojej koleżance. Opowiem wam coś, jak jedziemy z ploteczkami dalej. O Jezu, jaka jestem. Nie chlujnie wyglądam, ale wiecie, to było rano, to były takie pognięcione włoski, a przez to, że był mocny wiatr, to jakoś mnie tak rozprostowało. I teraz robiąc klientki, to i tak miałam je cały czas spięte. I tak trochę niechlujnie wyglądam, ale dobra, ważne. Już jest po wszystkim. Już i tak idę do domu, gdzie mam ten telefon postawić, żebym mogła tu posprzątać. Nie mam żadnego uchwytu. Bo chyba nie bardzo. Albo może mi się uda was tutaj gdzieś ulokować. Taki widok nie za ciekawy. Dobra, to ja sobie tu będę sprzątać, dobra? I będę wam opowiadać. Sytuacja. Nie wiem, czy będzie wam przeszkadzać ta woda. Chyba tak. Postaram się za bardzo nie trzaskać, ale nie obiecuję. Więc sytuacja jest taka. Koleżanka sobie pracowała w ogródku, nie? Pieliła sobie ładnie ogródeczek, muzyczka puszczona, relaksik, bo ona bardzo kocha pracować w ogródku i potrafi tam godzinami siedzieć. No i słuchajcie, pracuje sobie, pracuje, nagle ją coś tam dźgnęło w nogę. Ale mówię, nie było to jakieś tam bolesne, myślała, że może je tam jakiś komar albo coś tam dźgnęło. Także nie bolało ją jakoś bardzo, ale już pod wieczór
nie był to cyk. No jak to jest cyk? Nie był to... No cholera jasna, co pije krew. No cek, po prostu cek, po niemiecku się nazywa cek, no. Nie było to i no zrobiła się taka duża czerwona plama. No ale dobra, jak to po ugryzieniu trochę spędziało, gdzieś tam się podrapała, ale nie było to jakieś tam takie groźne. No i poszła sobie do pracy. Słuchajcie, następnego dnia tam gdzie... O, ktoś przyszedł. No, zobaczcie, kto przyszedł. Grzesiu, chory Grzesiu. No i słuchajcie, i tak. No i później, no opowiadam Grzesiu o tym, wiesz, co się wydarzyło koleżance, nie? O ugryzieniu. Aha, no. No i słuchajcie. I tak. No i później na drugi dzień ta plama już była taka duża, to ugryzienie, że się już trochę wystraszyła i poszła do lekarza, tak? No i pani doktor stwierdziła, że to ugryzienie jest od pająka, że ona już nieraz widziała takie ugryzienia i antybiotyk dostała i taką maść do smarowania. Wiesz, jak jest cek po polsku? Zapomniałam cek. Kleszcz! O Jezu, kleszcz. No, ale w każdym razie nie. Pani doktor powiedziała, że to jest od pająka ugryzienie, tak? No i słuchajcie, ona poszła w piątek do pracy i później rozmawiamy, co, jak się czuje. Ona mi przysyła zdjęcie, to było... Aha, no i do kontroli miałaś w poniedziałek. Ona mi przysyła zdjęcie w sobotę, a ta plama, słuchajcie, na nodze, no już chyba taka wielka. I ja mówię, Jezu, jedź do szpitala. Ja bym pojechała, bo ja już byłam w panice. Ja mówię, jedź do szpitala, nie? Mówię, to nie wygląda dobrze. Mówię, jak to ci przecież, to wygląda jak jakieś poważne ukąszenie. Jak się to pójdzie do krwi, to się może to bardzo źle skończyć, nie? Ale ona mówi, a dopiero pani doktor mi 2 dni temu dała antybiotyk, to musi dopiero zacząć działać i no i nie poszła, nie? Mówię, poczekam do tego poniedziałku. Poszła w poniedziałek do doktorki, jak ta to zobaczyła, to od razu ją wysłała do szpitala, nie? No i ona pojechała do tego szpitala, to tam się narobił szum, przyszło w sumie chyba 5 lekarzy, oglądali to ugryzienie. Nie byli pewni, czy to jest pająk, czy nie pająk. Ale no, czegoś takiego to oni nie widzieli, nie? W każdym razie dali jej jakiś inny antybiotyk, jakiś mocniejszy antybiotyk, zastrzyk i no i jakąś taką inną maść. Obandażowali całą nogę razem ze stopą i powiedzieli, że absolutnie do pracy potrzebuje... Grzesiu, to ty chodzisz? Aha, o sobie, bo mi się cały czas ten... włącza mi się dzwonek. No i, wiecie, no i powiedzieli, że ma, że nie może, że zostać na chorobowym przez tydzień przynajmniej. Potem za kilka dni ma zdjąć bandaże, zrobić nowy opatrunek i no i tak jak mówię, no to do kontroli, nie? Za tydzień. Słuchajcie, ja wam teraz tutaj pokażę, ale to jest naprawdę dla ludzi o mocnych nerwach. Jak ktoś jest bardzo wrażliwy, to nie oglądajcie teraz tego, co ja wam pokażę, bo chcę wam tutaj wstawić to zdjęcie, bo chciałam was jakby na to uczulić, żebyście uważali, jak pracujecie w ogródku, żebyście, wiesz, pracowali jakimiś, nie wiem, długich spodniach, smarowali się, podobno kokos, zapach kokosu. Wiem, że kleszcze nie lubią, ale nie wiem, czy inne stworzenia też. Zapach kokosu, olejku lawendowego, nie wiem, co jest na pająki, ale być może to też działa, nie? Żeby smarować skórę tym. No i teraz wam wystawię tutaj zdjęcie. Tak, tu na pewno zrobiliście wielkie oczy. To na pewno nie widzieliście czegoś takiego. Ja wam koniecznie chciałam o tym powiedzieć, bo dużo czasu podejrzewam, jak macie ogródki, to w nim spędzacie, czego tym nie myśli. Teraz z tymi owocami gdzieś, wiecie, z zagranicy transportują nam owoce, warzywa, nie wiadomo co, nie wiadomo co to tam do nas przychodzi. No wiadomo, to może nie da się takich sytuacji przewidzieć, ale być może jakoś profilaktycznie zadziałać, nie? Więc tak wyglądało to ugryzienie. Teraz wam jeszcze pokażę po tygodniu stosowania antybiotyku i maści, jak to wygląda. No mam nadzieję, że to, że zejdzie całkowicie. Także tutaj teraz sobie zobaczcie, jak to wygląda po tygodniu. Taka to właśnie przygoda. Teraz nie wiem, bo to już znowu kilka dni minęło. Nie wiem, jak ta noga wygląda. Też podejrzewam, że lepiej, ale czy to całe zeszło, to nie wiem.
W każdym razie uważajcie, jak pracujecie w ogródkach, dbajcie o siebie, bo co tam widzicie, widzicie jak to się może skończyć, nie? No, dobra, to ja na razie kończę, bo będziemy jechać za chwilę do domu. Pa. Trzecią? Pa! Ja już, kochani, jestem w domu, w szlafroczku. Kupiliśmy sobie w Grzesie kawkę. I zaraz sobie zjemy kolację, właściwie takie obiado-kolację. Dzisiaj mam fasolkę po bretońsku. Ugotowałam sobie 2 dni temu i tak fajnie się przegryzła. Znaczy, no nie, wczoraj. Dzisiaj jest drugi dzień. I tak fajnie się przegryzła. Już dawno nie jedliśmy fasolki po bretońsku, ale ja nie kupuję, wiecie co, tej dużej fasoli, takiej, z której w sumie się robi, nie, fasolkę. Tylko całkiem takie miniaturki, takie 1-centymetrową fasolkę, bo ja nie lubię tej grubej skórki, z grubej fasoli, z tej wielkiej fasoli, nie? Ona się zawsze rozchodzi i po prostu jest taka twarda później. Nie lubię tego. No, dobra. Po domowemu wszystko ok. I no i właśnie zrobiliśmy sobie taką fasolkę, wkroiłam trochę też rzeźniaków do tego, żeby ją zagęścić. Bułeczka i będzie dzisiaj fasolka po bretońsku. Nie wiem, pokazywałam wam moje... Jaki nie wypadek przy filmowaniu. Pokazywałam, takie paznokcie mam teraz. Zapuściłam. Przedłużyłam sobie paznokcie, bo przez długi czas nosiłam takie bardzo krótkie, żeby mi się łatwiej pracowało. Ale sobie teraz zapuściłam od pobytu właśnie w Polsce, zostawiałam takie długie i nawet potrafię, powiem wam, z nimi pracować, są takie dosyć długie. I nawet się przyzwyczaiłam do tej długości. W ostatnim czasie nie robiłam szablonów, to może dlatego też nie było to takie ciężkie. Nie przedłużałam na szablonach, zobaczę jak będę musiała szablony kleić. Czy sobie poradzę. I też kupiłam sobie na Amazonie takie fajne rękawiczki do pracy, które są bardzo, bardzo cieniutkie. Ja przez długi czas też pracowałam, powiem wam szczerze, bez rękawiczek, bo nie miałam tego czucia takiego do końca. A przypadkowo zamówiłam sobie z jakiejś innej firmy takie różowe, ładne te rękawiczki i są takie cieniusieńkie, normalnie cieniusieńkie jak pergamin, które nie są może zbyt trwałe, jak przy tych moich długich paznokciach to zdarza się, że przebijają mi te rękawiczki, ale się bardzo fajnie nimi pracuje. Także tyle z takich ploteczek. No kurczę, ostatnio jak wam opowiadam, to tak zawsze się coś tam negatywnego dzieje. Tu wam opowiadałam o tym pająku, wcześniej o jakimś psie, który miał być spalony, no ale co, no. Idę zobaczyć, jak tam ta moja fasolka. To muszę sobie tyle przesunąć. Taki schować i... Idę zobaczyć, jak tam ta moja fasolka, czy już jest dobra. Asia za mocno gotuje. Trzeba się skontrolować. Za mocno się trochę gotuje ta fasolka. Ładnie pachnie, nie? No. Ale fajnie się już zagęścił, co? Tak. Właśnie, bo dodaliśmy jeszcze ziemniaczków takich w kosteczkę, żeby trochę zagęsić, bo nie chciałam mąką tego zagęszczać i ten. I mamy taką puchatę. Coś tak uśmiechasz, powiesz coś? Nie, chory jestem. No to już wszyscy wiedzą, że jesteś chory. Ale już dzisiaj się więcej śmiejesz. Dzisiaj już jesteś bardziej energiczny. No. Muszę powiedzieć, bo to nie podoba mi się taki Grzesiu, ja chcę starego. Mi się też nie podoba. To jest coś okropnego. Dobra, chyba będę kończyć, bo coś ten wlożek nie bardzo idzie, ale słuchajcie,
przepraszam, ogarniamy się. Będziemy nagrywać znowu jakieś takie regularne vlogi też z domu, może trochę z gotowania. Jest taki plan, zamówiliśmy sobie jeszcze jeden telefon, żeby był zawsze tutaj pod ręką w domu od razu. Był zawsze gotowy do nagrywania. Tak, na statywie od razu będzie sobie tutaj gdzieś leżał, może czasami jak Krzysiek będzie w domu stał, to może coś tam trochę pogada, żebyśmy wrócili do tych starych vlogów, bo jakoś się tak stęskniło za tymi starymi vlogami. Co, Krzysiu? No. Fajnie to było, tak trochę ty pogadałeś, trochę ja pogadałam, coś tam w domu się podziało. Tak jakoś zagubiliśmy te vlogi nasze. No, a tam co tam mamy do rozpakowania, tam Krzysiu sok z pomidorowy jeszcze robił. Kupuje ten, taką babeczkę, ten... Z ajerkoniakiem. Kupił babeczkę, to prosto po poście, 2 tygodnie jestem i takie, o, proszę, takie pyszności są. Ale nie, tak naprawdę to jesteśmy bardzo grzeczni, bardzo zredukowaliśmy słodycze, no, i ogólnie słodkie rzeczy. Cukier bardzo, bardzo, bardzo. Także naprawdę małymi kroczkami się zmienia. Moja poranna rutyna też się zmieniła, też wam opowiem. A na razie nic nie mówię, ale opowiem. Opowiem wam w następnym vlogu. Dobra, kończę, bo pora na jedzenie. Która jest godzina? Która już jest dosyć późno, a my... Siódma. A my obiad do kolacji dopiero teraz jemy. Dobra. A. Pa.